Serdecznie witam wszystkich. Sobota, 19 sierpnia mamy i wybraliśmy się kolejny raz do lasu Krępnica, żeby pokazać, czy rzeczywiście są już grzyby, bo internet huczy od zbieraczy, którzy całe wiadra ponoć prawdziwków wynoszą. Dla mnie jakieś tam się pokazały ostatnim razem, ale dużo tego nie było. Więc zobaczymy, co dzisiaj będzie. Nie będę pustego lasu pokazywał. Jak coś znajdę, to będę kręcił same grzybki. Jest 7:15 rano. Jakiś tam pan w komentarzu zarzucił, co do rannych grzybiarzy. Powiem szczerze, pora to jest naprawdę obojętnie jaka. Można i o 17 wyjść, jak ktoś chce. Ma swoje miejsca i też tam nazbiera tych grzybów. Ale ja uważam, że z rana jakoś tak mi jest coraz mniej w tym lesie. No i patrząc już tak na tą krępnicką ściółkę, wątpię, żeby tutaj były jeszcze jakieś podgrzybki. Jeszcze na to jest nie jest na to czas. A liściastych lasów u nas nie ma za dużo, żeby nazbierać jakichś fajnych prawdziwków. No i postanowiłem udać się w miejsca takie, w których nie byłem. Niesprawdzone przeze mnie. Także życzę sobie powodzenia i lecimy dalej. No i po paru metrach coś takiego się dojrzało w lesie. Blaszkowe. Ja na to mówię olszówki, ale nie znam tego gatunku. I tutaj kolejne. Przy kolejnym korzeniu. Oczywiście ja tego nie zbieram, ale tak jako ciekawostkę pokazuję, że coś się w lesie pokazuje. No i dobrze, lecimy dalej. Zbliża się 8 godzina. Wracamy. Praktycznie jesteśmy już przy aucie. Tutaj widać. Oprócz tych niby olszówek, las jest puściutki. Jeden zmęczony podgrzybek, jeden normalniejszy, niewarty pokazywania. Także wedle mojej oceny jeszcze jest za szybko, za wcześnie. Las jeszcze śpi. Więc do zobaczenia, do następnego razu.